Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Battlefielda 1. Dzisiaj gramy z karabinem, właśnie, tak jak ostatnio zamierzałem grać, tak gramy i dzisiaj. Znaczy, właśnie, ostatnio nie wyszło, więc gramy dzisiaj w ten sposób. Mianowicie karabinem Lee Enfield, czyli SMLE. Coś tam. Mark 3. Kurczę, no i nie mogę z tego w ogóle trafić. Autentycznie, no. Spokojnie. Ach, niestety się nie udało. Zobaczymy. Mam nawet skina do tego konkretnie karabinu. Skin nazywa się Lawrence Zarabi, także no zobaczymy, jak sobie poradzi. Początek był bardzo dobry, powiem szczerze. Zajęliśmy wszystkie punkty, przepchnęliśmy naprawdę na dosyć długo, no ale widzę, że tutaj już przeciwnicy zdecydowanie się obudzili. Mamy nawet czołg po stronie przyjaciela i będą próbowali wbijać na C, jak nie mam. Walczymy na mapie, na jednej z moich ulubionych map, powiem szczerze. Bardzo lubię na niej grać, choć rzadko się zdarza, powiem też szczerze. O. No niestety, 8 HP. O, niedobrze, niedobrze. A, on ma w ogóle 10 pocisków w magazynku. To jest ciekawa sprawa. Więc ma zdecydowanie więcej ammo niż Lebel. I przeładowuje się zapewne klipem. Spróbujemy wystrzelać w takim razie tą amunicję i zobaczymy, jak on się to będzie przeładowywał. Wygląda naprawdę ładnie, ale generalnie te skiny w Battlefield 1 są zrobione naprawdę świetnie. Oj, oj, oj. Przez tamten przesmyk chyba nie ma sensu się przebijać. Lepiej zająć trochę inną pozycję. Tam się da jakoś na pewno na górę wejść, ale nawet nie wiem za bardzo jak. Nasi. Nie spać! To szturmowiec! Au. No ten celownik do mnie nie przemawia póki co, ale jak pamiętacie, zapewne z Rosem miałem ten sam problem. I ostatecznie się przyzwyczaiłem, więc kto wie, może i w tym wypadku się przyzwyczaję. Okej, widzę drabinę, więc da się na pewno wejść na górę. Widzę szturmowca. Dobra. Jednego się pozbyliśmy. Wow. Okej, spróbujmy wesprzeć kawalerię. Widzę, że nasz czołg też się tutaj pojawił, więc no cóż. Może się uda za chwilę zająć D. Wow. Bez szans, bez szans. No tutaj nas totalnie otoczyli. Czołg też ostatecznie skończył marnie. Asystę z flarą zaliczyłem, no dobrze. Próbowali też wbijać na A. Ta mapka mi się w ogóle podoba, bo generalnie punkty też są tak jakby jeden po drugim, ale spokojnie da radę tutaj oskrzydlić, bo jest sporo tak jakby terenów, które blokują, więc można spokojnie obiec, oskrzydlić. No i to jest w porządku, bo jednak jak nie ma tej możliwości, to granie tego podboju jest naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. Okej, flary rzućmy przez dach. Warto byłoby jednak coś tutaj więcej zabić, bo ja w tym momencie mam... Nie, no mam 3 fragi na 3 zgony, więc chyba nie jest tak tragicznie ostatecznie. Okej, okay, kłóni. Przed nami amunicja! Amunicja? Nie, nie potrzebuję amunicji. O, już mamy grubasa. Drugiego zwiadowcę. Drugiego zwiadowcę? W którym miejscu? Dobra, zeskoczmy. Aj, no dobra, myślałem, że nie przeskoczę tego... O, tutaj ktoś jest... O, wow, to we mnie chyba było. Tak, dwóch snajperów. Nie wiem, czy to widzieliście. Okej. Okay. I co, panowie? Teraz ja dostanę headshota. No, wiedziałem, że to się tak skończy ostatecznie. No niestety, tak to jest, jak się wychyla z jednego miejsca. Więc to na pewno nie było zbyt rozsądne. No, trzeba chyba próbować tutaj okrążać, chociaż tu widzę, że się czołg pojawił, więc może być ciężko. Generalnie wbić na to C jest naprawdę trudno.
Ale z drugiej strony jest tu, z tego co mi się wydaje, sporo przejść takich... O, wow. Naokoło. Czy gdzieś... O ja, co tu się dzieje? Czy gdzieś na dach można wbić, czy coś w tym stylu? Więc czasami naprawdę łatwo tutaj przejść na plecy. O, właśnie o tym mówię. Wbili z boku. Próbowali bramę otwierać, skubańcy. Przeładujmy rewolwer. On jest fajny, ale z niego trzeba tak jakby przez sekundę przecelować, żeby dobić rzeczywiście. Więc nie wiem, czy zostanę jego wiernym fanem, ale... Wow. Trzy pociski wystrzelone na pałę. Gdybym przycelował, to tak, albo bym zabił jednym strzałem, albo bym zginął. Ale ten celownik naprawdę do mnie nie przemawia. Ten taki długi strasznie ma... Muszkę strasznie ma długą i to jest takie nie do końca jakby... To czołg, nie? Chyba czołg. Ok, spróbujemy okrążyć. Aha, świetnie, tak, jasne. Ta, te samoloty. Okej, to mi się podoba, co tutaj panowie robią, tylko tam może być niezły kocioł, ale spróbuję się zrespić. Ktoś tu był. Wiadowca, nieprzyjaciel! Okej, gość padł. Bardzo dobrze kombinują, okej. Idę sam na E. O, dobrze. Haha, przez szybę da się przestrzelić. To teoretycznie taka rzecz niby oczywista, nie? Bo teraz w której strzelance nie da się strzelać przez szyby, nie? Ale jednak... Wydaje mi się, że bardzo fajnie to zrobili. Okej. Dostał. I zginął nawet. O. No to mi się podoba, naprawdę. Ten rewolwer wymiata. Okej, przejmujemy to. Przejmujemy, panowie. Czy mówię panowie, ja nie wiem, czy tu ktoś ze mną został w ogóle. Zaczynam mieć obawy, że jednak nikogo tu nie ma, bo ja tu sam trzymam ten punkt w tym momencie. O nie. Okej. Mamy to E. Tylko, że tu czołg bija. Och. Zabrał mi... Aj, ktoś bił jednak. A wydawało mi się, że tam rozstawiłem, ale widocznie było drugie wejście, że tam rozstawiłem tą bombę gazową. No i możliwe, że ktoś wbił w tą bombę gazową. Ale wow, patrzcie na to, jaką mamy totalną dominację. Zajmuje całkiem niezłą pozycję. Sporo fragów zrobionych. No powiem szczerze, że... Dobra robota. Sam siebie muszę pochwalić chyba. Żeby się zmotywować do dalszej walki. A teraz zgon za zgonem. No i znając życie oczywiście. Au, niedobrze. O nie, 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 tam jakieś działko. O, tu straszną masakrę zrobili. Przybył sterowiec wroga. Sterowiec wroga przybył. Szturmowiec, widzicie go? No, nie trafiłbym, więc w sumie chyba dobrze nie strzelałem. O, niedobrze. Ach!
Od gazu dostaną jakieś obrażenia. O, i zginął od gazu, świetnie. Właściwie nie, ktoś go dobił, tylko że ja dostałem asystę, więc... Więc dostał obrażenia od tego gazu. Nie najgorzej, nie najgorzej. A nam na razie nie zajmują, więc możemy chyba się spokojnie w tym miejscu zrespić. No teraz pojawił się sterowiec, też... Pobudka, szturmowiec wroga. Tam jest szturmowiec wroga. O kurde. Zwiadowca, widzicie go? Widzimy, widzimy. Wow, tu się dużo w ogóle rzeczy dzieje. Więc ja zrobię taki odwrót na wszelki wypadek. Rzucimy flarę. Zrobimy rotację małą. O nie, 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 mogę tego nie przeżyć. Aha. O, weź się przed tym schowaj, nie? O, ludzie. Ktoś mnie chyba chciał leczyć, ale to był zły pomysł. No z tym sterowcem może być pewien problem. To trzeba zestrzelić działami jakimiś przeciwlotniczymi, nie? Dobrze wnioskuję? O, na dachach. No, to jest standardowa procedura, że wbije jeden gość z ciężkim karabinem maszynowym, a właściwie z karabinem maszynowym po prostu na dach. No i zabija po kolei. Zauważono zwiadowcę! To nie będzie łatwe. Oj, kurde, drut. Trzeba się troszeczkę jednak zbliżyć. Cel Delta utracony. Dostał. Spróbujemy go dobić. Nie uda się. Udało się. No i teraz już tego nie przeżyję raczej. O, jeszcze jeden dostał headshota. Okej, okay, no i ktoś mi ostatecznie zaszedł od tyłu. Ale się udało. Szósta pozycja, nie jest najgorzej. Stracimy C, okej, okay, to już nie jest dobrze. Myślę, że już nie są w stanie tego wyrównać, powiem szczerze. Ale nie mam aż takiego doświadczenia, żeby stwierdzić to z całą pewnością. To jest po prostu, no, ten sterowiec nieszczęsny. Już ma mniej niż pół HP, więc to jest pewien plus. Tak, oni tam cały czas próbują skanować. A rzucimy tam po prostu granat gazowy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Na jakiś czas. Tu jest jakieś drugie wyjście. Tędy nie, tędy chyba da radę wyjść. Się jakoś otwierało. O. No, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Spróbujemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo będą nam mogli wbijać na plecy. To nasi. Ach! Myślałem, że go trafię. Tak już przycelowałem przez chwilę. No, było blisko, było blisko. Ale wydaje mi się, że ten rewolwer też się troszeczkę szybciej wydobywa niż... znaczy, dobywa się tego rewolwera szybciej niż... niż tego nieszczęsnego... Wow, co tu się dzieje? Niż tego nieszczęsnego Lugera. Chociaż nie, no nie powiem, że Luger jest zły, przynajmniej. Tracimy kontrolę na... A, to czołg. Dobra, dziękuję. No, wbili na C. Chyba lepiej się rozrespić troszkę bardziej z tyłu w tym momencie. Może zdejmą w końcu ten sterowiec, on ma już coraz mniej HP. Tego co jeszcze tak do końca nie złapali, więc... Możemy próbować, snajper gdzieś ponoć. Okej, zabili go, świetnie. Lewa strona, ktoś tutaj naciska. Okej, ja się zaraz sam zabiję. Nie, czołg mnie zabił. Okej, no myślałem, że trafiłem tego gościa, który tam stamtąd strzelał, ale może on zginął, zanim ja rzuciłem w ogóle ten granat.
Okej, okay, no tutaj jest czołg, więc też się nie ma sensu chyba respić. Może lepiej złapać A. Spróbujemy w ogóle tak totalnie wbiec na plecy. Wow, cisną nas na tym A. Okej, okay, to dobrze, że tu się zrespiłem, powiem szczerze. Zła flara. Nie, on strzela do sterowca, dobra. No i sterowiec już powoli umiera. Tak jest, dobra, pozbyliśmy się dziada. I możemy spokojnie kontynuować rozgrywkę. Nie obawiając się jakiegoś dzikiego strzału z powietrza. Aha. Jak on mnie zobaczył, no? A, bo nie jadą w tą stronę w ogóle. Chyba próbują się wbić na A. Coś tak przeczuwam. No jak nic. A tylko, że tu jest nas czołg, więc myślałem, czy by się nie zrespić jako właśnie szturmowiec. No, ale chyba nie, chyba jednak nie. Kontynuujemy walkę z Lienfieldem. No, dawaj, dawaj, dawaj. To nic. No, byłem bez szans znowu. Praktycznie w ogóle czubek głowy mu wystawiał, on nie widział w całości, ale w sumie to możliwe. Jak siedział w jakiejś dziurze, to... No i nie miałem szans tego przeżyć. W sumie to ciekawe, że medycy w Battlefield 1 mają praktycznie najgroźniejszą broń, która daje sobie radę doskonale zarówno na długi dystans, jak i na krótki dystans. Dobra, czekajcie. Ach, to jest już końcówka. Wróg ma tu kawalerię! Ale, a ostatecznie utrzymane. Dobra. Wow. No docisnęli nas, no to jest już końcówka, no tak jak mówię, myślę, że się za wiele tutaj nie zmieni. Fajnie byłoby jeszcze kogoś ubić na zakończenie. Bo spadłem z tej dobrej szóstej pozycji. Przez dłuższy czas nic się nie działo w sumie. Okej, co to było? Czy on skakał na spadochronie i zapomniał rozłożyć spadochronu? Dobra, lecimy. Dobra. No i tak, no tak jak mówię, medycy mają najmocniejszą broń w grze, naprawdę. Ona jest dobra na duży dystans, bo można sobie pojedynczy ogień prowadzić, ale na bliski dystans można też spokojnie takie a la full auto wyładować i jest naprawdę zabójcze. Dwa strzały i pozamiatane. Plus medycy mogą... Czy mogą sami siebie leczyć? Chyba mogą, nie? Tu ktoś jest? Nie, to nasz. Dobra, spróbujmy chociaż to B odbić. O, wow, tam snajperzy biją, więc będzie to na pewno niełatwe. Ale to, czy odbijemy, czy nie odbijemy, to nie ma znaczenia, bo to już jest wygrana. Ja bym tu jednak chętnie jeszcze kogoś śmiercił. Wow. Ten granat jest dla mnie. Ktoś oberwał. Cel brawo przejęty. Dobra, wbijamy. O, chciałem wbić tak. No, końcówka była nudna, powiem szczerze.
Musicie mi to wybaczyć. Przypuszczam, że z tego Lienfielda jeszcze spróbujemy zagrać co najmniej raz. Ten celownik jest nie do końca, no taki nie do końca mi pasuje, ale nie jest jeszcze tak tragicznie. Amiens to też całkiem ciekawa, chociaż taka troszkę dziwna mapa momentami, ale na pewno wolę Amiens niż Monte Grappa. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. No niestety po tym całkiem imponującym i ciekawym początku końcówka mogła trochę rozczarować, no ale trudno, tak to niestety bywa. Tyle z mojej strony, do zobaczenia. Czołem.